Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Marta Dąbrowska, prawnik PWC Legal. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I porozmawiamy. Pani Marta Dąbrowska jest też współautorką raportu na temat nowoczesnych technologii w kancelariach i firmach prawniczych. I o tym chcemy porozmawiać. Proszę na początek powiedzieć, jak powstał raport, kogo przebadaliście w tym raporcie? Oczywiście, ten raport, może osadzę go w kontekście, skąd w ogóle pomysł na ten raport. Widzimy pewne globalne trendy związane z postępującą technologią i tutaj prawo nie ustrzegło się przed wpływem takiego rozwoju. Nasi koledzy z PWC z Wielkiej Brytanii przeprowadzili takie globalne badanie dotyczące wpływu nowych technologii na pracę prawników i działów prawnych i uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie zbadanie naszego rynku lokalnego w tym zakresie. Badanie zostało przeprowadzone wśród dyrektorów działów prawnych, więc ono przede wszystkim skupia się na funkcji prawnej w organizacji, w departamentach prawnych, a nie tylko w samych kancelariach. Mieliśmy 60 respondentów, więc ta próba jest... Jak na ten rynek dość spora, tak. No i jakie wnioski, proszę powiedzieć? Wnioskiem podstawowym jest to, że prawo oczywiście nie ustrzeże się wpływu technologii. To może nawet nie w zakresie stanowienia prawa, tylko pewnych skutków. Drugim wnioskiem jest to, że na pewno nie jesteśmy branżą bardziej specyficzną w tym zakresie niż te, w których nowe technologie są już wdrażane. Takie jak procesy biznesowe, HR-owe, procesy informatyczne. Niestety są też te wnioski, które są bardziej negatywne, dotyczące tego, że niestety świadomość polskich organizacji w zakresie wdrażania nowych technologii jest stosunkowo niska. Ale proszę mi powiedzieć, czy chodzi o świadomość, czy chodzi o otwartość? Czy ci dyrektorzy departamentów prawnych, które badaliście, czy oni są otwarci na to, że pojawiają się pewne nowe rozwiązania, które w ogóle są tajemnicze na początku, bo tak zawsze jest. Czy jest otwartość, czy raczej jest unikanie się i dostosowanie się wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne, konieczne, bo tego wymaga rynek. I tutaj trafia Pan w sedno, dlatego że mamy do czynienia w samym badaniu, w jego wynikach, mamy do czynienia z pewną wewnętrzną sprzecznością. Bo z jednej strony działy mówią o potrzebie wdrażania nowych technologii. Ponad 50% z dyrektorów odpowiedziało, że są gotowi w ciągu najbliższych 12 miesięcy wdrożyć nowe technologie. Tylko 13% wskazuje, że w ogóle takiej potrzeby nie widzi. A jednocześnie głównymi barierami są bariery pozabudżetowymi, są bariery mentalne, związane z pewnymi ograniczeniami, w których powołujemy się na specyfikę zawodu prawnika, na to, że nie ma narzędzi dostosowanych do potrzeb naszego systemu prawnego, na bariery językowe, na bariery związane z legislacją w Polsce i językiem, jakim posługuje się ustawodawca. Natomiast tak samo kiedyś prawnicy nie byli przygotowani do tworzenia dokumentów w formie elektronicznej. No ale może oni, ale też... się nasuwa od razu taka myśl, że może oni tego nie potrzebują, może nie chcą, właśnie nawet nie, że nie chcą, tylko że tego nie potrzebują, że to tradycyjne przygotowywanie na przykład dokumentów, o których pani mówi, to jest wystarczające, więc po co do tego jakieś nowoczesne narzędzie, które skomplikuje pracę? Pewna presja regulacyjna na rynku zdaje się, że nie pozwala zarządzać procesami prawnymi danego typu, w szczególności sektorowymi, w sposób odpowiedni. W przypadku, w którym musimy dokonać przeglądu ogromnej ilości umów, którą zliczamy już w dziesiątkach tysięcy, wydaje się niemożliwym, a przede wszystkim bardzo nieefektywnym kosztowo i czasowo, aby takie czynności były wykonywane przez prawników, przez wyspecjalizowanych specjalistów. Stąd o tej potrzebie się mówi i większość z nich wskazuje. Jednocześnie widzimy, że rynek jest jeszcze bardzo zamknięty na to. Jesteśmy niechętni, żeby się uczyć. Natomiast potrzeby wymagają nakładu czasu, pracy i chęci ze strony nas samych. A proszę powiedzieć, jakie rozwiązania technologiczne w tej chwili są
najbardziej pożądane, znaczy które już, które gdzieś już tam funkcjonują w większości tych departamentów prawnych, a jakie są najpopularniejsze, bo to też koniecznie musi jedno i drugie iść w parze. Jasne. Najczęstszymi na pewno są wszelkie repozytoria, które służą przechowywaniu danych, które służą dokonywania monitoringu umów, tak zwanego zarządzania cyklem życia kontraktu, w których jesteśmy w stanie ocenić, na jakim poziomie wykonania umowy jesteśmy. Jesteśmy w stanie poprzez ustawienie odpowiednich filtrów znaleźć klauzule, które nas dotyczą, którym jesteśmy zainteresowani, bądź których może nie ma w takiej umowie. Tu niewątpliwie w przypadku zarządzania tymi kontraktami i generalnie technologią po raz kolejny pojawia się RODO. Niewątpliwie to implementacja nowych regulacji z zakresu danych osobowych pokazała, że prawo musi iść w parze z tymi technologiami. Tutaj... Ale w czym pomaga nowa technologia RODO, jakby pani też mogła coś więcej powiedzieć? Jasne. Przykładem jest tutaj nasze narzędzie, narzędzie DPO, które opracowało PwC Legal, które pomaga inspektorom ochrony danych osobowych, bądź też innym osobom, które odpowiadają za funkcję ochrony danych, na implementację wymogów, które są wprowadzane przepisami prawa oraz monitorowanie tych procesów, czyli na przykład monitorowaniem wszystkich obszarów, w ramach których są wykorzystywane i procesowane dane osobowe. W tworzeniu baz dokumentów zgodnie z daną kategorią, w ramach której one są wykorzystywane. Po drugie, mamy do czynienia z pewną analizą, bądź też nawet przygotowywaniem bardzo prostych klauzul informacyjnych, klauzul przetwarzania danych, weryfikacją. My nazywamy to ekstrapozycją, ale to jest taka jakby identyfikacja istnienia pewnych klauzul, bądź też braku ich istnienia w umowach przetwarzania danych osobowych. Więc to jest przykład, jak regulacja sektorowa przekłada się na potrzebę weryfikacji ogromnej ilości dokumentów, jednocześnie wymagając od nas tworzenia nowych dokumentów, i jak nowe technologie mogą pomóc. Jesteśmy w stanie, przygotowując wzór dokumentu, elektronicznie zaprogramować autouzupełnianie dokumentu o dane dane. Tak? I w ten sposób jest to... wspomaga to naszą efektywność. Jasne. Proszę mi powiedzieć, bo ja rozmawiałem z wieloma partnerami kancelarii, co prawda nie szefów departamentów prawnych, i oni wskazywali, że dla nich najbardziej pożądanym rozwiązaniem technologicznym są wszelkie instrumenty dotyczące z jednej strony zarządzania własną kancelarią, czyli co się dzieje w środku, a z drugiej strony takim narzędziem, które na przykład pozwala zarządzać procesem sądowym, oczywiście kancelarii. I jak tutaj właśnie? Jakieś wskazania w tym raporcie są dotyczące tych kwestii? Jeżeli chodzi o pierwszą z kwestii, o których pan wspomina, ona odnosi się raczej do wszelkich czynności administracyjnych. Raport nie dotyka tej kwestii z uwagi na to, że nie widzimy, by było to coś specyficznego. Tak. Nie o prawo stricte, tylko zarządzanie. Tak, by było to specyficzne akurat dla departamentów prawnych. To są już pewne rozwiązania, które są wdrażane na poziomie całych organizacji i być może nie są specyficzne dla danych funkcji w ramach tej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o udział nowych technologii w postępowaniach, to tak, 60% respondentów wskazuje, że właśnie tymi obszarami, które najchętniej zlecają na przykład alternatywnym usługodawcom alternatywnych usług prawnych, są właśnie postępowania sądowe, fuzje, przejęcia i sprawy prawnopracownicze. I te postępowania tutaj możemy w sposób, raz jeszcze użyję tego słowa, efektywny, zarządzać statusem procesu, weryfikować go, a nawet przygotowywać proste dokumenty procesowe. A proszę mi powiedzieć, bo w wielu, zwłaszcza tych dużych kancelariach warszawskich, no coraz śmielej pojawia się pracy kancelarii sztucznej inteligencji. Czy w tym badaniu, czy ten temat w jakiś sposób był poruszony? Podejście do nich, prawie do tej sztucznej inteligencji, która w pewnym sensie, a nawet docelowo, ma zastąpić na jakimś poziomie prawnym.
szczególności. Oczywiście, że tak, widzimy tę potrzebę, tym bardziej, że nasi respondenci również wskazują sztuczną inteligencję i chęć udziału sztucznej inteligencji, włączania tych narzędzi do codziennej pracy prawnika. Natomiast umówmy się, że na tym poziomie jesteśmy, jeszcze raczej raczkujemy. Mało jest narzędzi, które autentycznie wykorzystują proces sztucznej inteligencji, która de facto jest pewnym tworem, który ma uczyć się na własnych błędach, jeżeli tak możemy to zaprezentować. Tutaj raczej wykorzystujemy algorytmy, które ułatwiają naszą pracę, ale nie zastąpią w 100% człowieka. One mogą wygenerować nam pewną... zidentyfikować dokumenty, w których mamy pewien problem, ale nie dokonają dogłębnej analizy tych dokumentów. Co do sztucznej inteligencji, troszkę ujmując temat od drugiej strony, zastanawiamy się nad konsekwencjami używania sztucznej inteligencji. To znaczy, jak prawo powinno podchodzić do pewnych kwestii odpowiedzialności, za odpowiedzialności karnej czy cywilnej za działanie sztucznej inteligencji. To są aspekty niezwykle ciekawe i to są aspekty, przed którymi to są pytania, przed którymi będziemy musieli już niedługo stanąć. Tak, to jest jeszcze pewnie pieśń niedalekiej przyszłości. Zapytam jeszcze na koniec o koszty, no bo wdrażanie nowych technologii w kancelarii, nie ukrywajmy, wiąże się z kosztami czasami dużymi. Pytanie, jakie to są koszty i czy ta inwestycja, czy w kancelarii, w departamencie prawnym oczywiście, kiedy ona ma szansę się zwrócić? Wyzwania budżetowe, o których Pan mówi, to jest odpowiedź ponad 50% naszych respondentów. To jest ten słaby punkt. To jest jedno z największych wyzwań polskiego rynku w kontekście rozwoju nowych technologii. Naprawdę garstka działów departamentów prawnych ma dedykowany budżet na takie rozwiązania. Większość widzi potrzebę, ale nie znajduje się środków, żeby implementować rozwiązania specyficzne dla tak wąskiego obszaru działalności danej organizacji, jak działalność departamentów prawnych. A być może te rozwiązania technologiczne są po prostu za drogie, bo to przecież są zawsze dwie strony transakcji, prawda? No i nie tylko ta jedna musi znaleźć budżet, ale ta druga też dostosować się do warunków, jakie panują na rynku. Jak najbardziej. I bardzo często to jest tak, że te procesy, czy te narzędzia wykorzystywane w ramach implementacji danych regulacji, bo to najczęściej jest jednak mowa o funkcji compliance spółki na ten moment w zakresie zgodności z reżimem regulacyjnym. I to są pewne fale, tak jak wchodziło RODO i wszyscy byli bardzo zorientowani na ten temat i zastanawiali się, jak wdrażać te elementy i zastanawiali się nad wykorzystaniem technologii. Pytanie brzmiało, na ile technologie będą wykorzystywane w przyszłości, na ile warto inwestować w dane narzędzie, tak jak pan pyta. I tutaj być może odpowiedzią jest outsourcing. Są firmy, które proponują kompleksowe rozwiązania, proponują, żeby to do nich zlecać te powtarzalne czynności prawne dotyczące dużego wolumenu dokumentów, ponieważ mają opracowaną metodologię, mają dostęp do narzędzi technologicznych, które mogą użyć w ramach tego procesu. Zresztą nasza kancelaria również ma takie Centrum Usług Wspólnych, które nazywamy Legal Center of Excellence, w którym właśnie młodzi adepci prawa specjalizują się w właśnie tego typu usługach, czyli wykonywaniu powtarzanych procesów prawnych, ponad może zlecanie doradztwa w ramach pełnym zakresie, obszaru. Jasne. Tak. Jasne. A jaka jest Pani diagnoza, jaka jest perspektywa czasowa, że te nowe technologie wejdą tak na stałe, na twardo w kancelarii, czy wejdą? Bo proszę zauważyć, mam taki przykład telefonu, smartfona, który mamy praktycznie wszyscy, gdzie to narzędzie to jest takim mikrokomputerem, no jeszcze parę lat temu to niewyobrażalną po prostu rzeczą, że coś takiego mamy w ręku, ale tak naprawdę mamy to, kupujemy nowe modele, najnowsze rozwiązania, natomiast inwestujemy może jakieś 10% możliwości, a może nawet mniej. Może pytanie jest takie, że jednak kancelarie, że te technologie w związku ze specyfiką tego zawodu wcale nie muszą tak szybko i tak twardo wejść do tych kancelarii departamentów prawnych. Co pani na to?
Wydaje mi się, że to jednak jest nieuniknione. Mhm. Tak jak wspominałam na samym początku, ta ogromna rosnąca presja regulacyjna, ilość regulacji, która nas zalewa oraz to powszechnie widoczne zjawisko przenikania nowych technologii z innymi działami, takimi jak działy księgowe czy działy IT, pokazują, że tutaj ciężko mówić o specyfice danego działu, bo po prostu nie jesteśmy aż tak bardzo różni i są pewne procesy, w ramach których możemy sobie po prostu pomóc. Dlaczego z tego nie skorzystać? I niech to będzie doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Marta Dąbrowska, prawniczka, prawnik PWC Legal, była moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9 na Rzecz o Polityce.